Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku. Dzisiaj będą to pomadki jesienne. Oczywiście taki pis na wodę znowu, bo to montaż. Bo tak naprawdę według mnie makijaż jest taką rzeczą, którą każdy dostosowuje do własnych potrzeb i to, że teraz jest jesień, nie znaczy, że musimy chodzić na przykład w ciemniejszych pomadkach. Ja tak naprawdę teraz załapałam fazę na bardzo jaskrawe, takie intensywne róże, takie fuksje i na co dzień chodzę właśnie w takich kolorach, ale no nie da się ukryć, że kiedy nadchodzi jesień, to automatycznie gdzieś tam w głowie pojawia nam się myśl o pomadkach być może bardziej ciemnych, bardziej gdzieś tam nasyconych takim intensywnym kolorem, gdzieś tam o burgundach, być może brązach, porzeczkowych odcieniach, takich odcieniach, które kojarzą się gdzieś tam z jesiennymi liśćmi i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj przygotowałam przegląd właśnie 11 ulubionych moich pomadek w takich jesiennych odcieniach. Będą to od brązów, po takie kolory winne, do takich fioletowych, ciemnych, takich porzeczkowych, powiedziałabym, odcieni i też takie przejrzyste. Jakby zrobiłam trzy kategorie, najpierw będą takie właśnie najbardziej przejrzyste, lekkie do noszenia, potem będą maty, ale będą to tradycyjne pomadki i ostatnią, jakby pulą będą pomadki takie liquid lipstick, albo też po prostu takie długotrwałe, bardzo przyklejające się do ust, albo po prostu nietradycyjne formuły. Postaram się zrobić też swatche na ustach tradycyjnie, bo wiem, no, że to tak fajnie odzwierciedla też dany kolor. Jedziemy. Zacznę od tego, co mam dzisiaj na ustach. To jest szminka, która będzie chyba jedną z najdroższych, albo najdroższą w tym zestawieniu. Będzie to firma Burberry. Kolor nazywa się Oxblood. Mówiłam już o niej wielokrotnie na tym kanale. To jest numer 97 i to jest seria bodajże Kisses Lipstick. To są, w ogóle szminki Burberry są przepięknie wykonane. Samo to opakowanie, jak mogłyście zobaczyć, ono jest takie metalowe, jest pokryte jakby właśnie ich krateczką tutaj i jest na magnes, więc nawet jak się nałożymy pokrywkę, to ona się przykręca do właściwego położenia. Także opakowanie jest przepiękne, jest ciężkie, jest metalowe. No, jestem pewna, że płacąc za szminkę płacimy też za to opakowanie i oczywiście za markę. No i Burberry, czyli wspaniała jakość. Ta seria to jest seria Kisses, czyli pomadki, które są dosyć przejrzyste, które można stopniować. Tak jak mówię, w tym momencie mam ją na ustach, ale to jest tylko jedna warstwa, tak delikatnie wklepana. Jeżeli damy tych warstw trochę więcej, to uzyskamy kolor dokładnie taki, jaki mamy w tym opakowaniu, czyli taki naprawdę dosyć intensywny, dosyć taki ciemny, winny kolor, ale to jest taka winna, ale ciepła, powiedzmy, szminka z takimi tonami czerwonawymi lekko. Ja bardzo lubię tę formułę, jest bardzo komfortowa w noszeniu, nie powoduje żadnego wysuszania. Na ustach utrzymuje się zależnie od tego, jak ją nosimy, ale takie standardowe 4 godziny. U mnie nawet dłużej pozostawi jakby taki lekki stain, bo ja ją zawsze noszę tak jak dzisiaj, czyli właśnie tak delikatnie wklepaną. I to jest taka szminka, która daje efekt taki odrobiny jakby przygryzionych ust, jakbyś, nie wiem, pił wino albo coś takiego. Także to jest coś w tym stylu. Dla fanek zarówno takiego lżejszego makijażu, jak i dla fanek oczywiście rzeczy luksusowe, no bo to jest, nie ukrywajmy, Burberry trochę to kosztuje. Teraz coś, co trochę podobnej jakby formule, konsystencji, ale coś zdecydowanie tańszego. Jest to szminka firma Sephora, ta seria szminek, które są jak balsamy do ust i one mają w sobie SPF 20, jeżeli się nie mylę, tak, to jest ta seria. To są szminki takie bardzo pielęgnujące, bardzo, bardzo mięciutkie, aż odrobinę za mięciutkie, bo wiecie, jak się tak tutaj nią maluje, to ona się tak wygina, że aż prawie mi się może złamać, bo jest tak delikatna, tak miękka. Znowu jest to kolor, który możemy sobie stopniować, albo nałożyć go bardzo delikatnie, wklepać palcem, albo dać 2-3 warstwy i ten kolor będzie taki naprawdę bardzo fajny, intensywny. Podobna historia jak w Burberry, odrobinę oczywiście inny odcień, ale dosyć podobna konsystencja, powiedziałabym. Jeżeli nie chcecie się szarpać na Burberry, to myślę, że te szminki akurat seforowe byłyby fajnym odpowiednikiem. Trwałość podobna, bardzo fajny zapach, nie tak mocna jak w przypadku innych szminek seforowych. Te są dosyć takie delikatniejsze, no i przede wszystkim uczucie pielęgnacji na ustach, co u mnie zwłaszcza jest ważne w tym okresie, kiedy robi się na polu po prostu zimniej i te usta często są przesuszone, to jest bardzo fajny wybór.
I ostatnia z tych strzminek, takich bardzo, bardziej powiedzmy błyszczących, ta jest niekoniecznie przejrzysta, ale to jest taka klasyka. To jest szminka od firmy Revlon, nazywa się 477 Black Cherry. No i to jest taki przepiękny, naprawdę klasyczny kolor, samo opakowanie też jest bardzo klasyczne. No i kolor sam w sobie jest kultowy. Jedno przejechanie i mamy taką przepiękną, nasyconą, winną, dosyć ciemną czerwień. Znowu jak te szminki mają wszystkie do siebie to, że można je oczywiście wklepać palcem, uzyskać delikatniejszy efekt, coś takiego jak właśnie ja mam na ustach. W przypadku szminek Revlon trwałość jest bardzo dobra, nie są takie strasznie, strasznie drogie, przynajmniej w UK można je często dorwać na przecenie. I to tak jak mówię, jest kolor klasyczny, który przynajmniej w większości chyba takich angielskich toaletek można znaleźć. Bardzo polecam ten szminkę, jeżeli jesteście fanką takich kolorów, bo ona jest bardzo taka... Można ją nosić w różnorodny sposób. Albo delikatnie, albo bardzo mocno, albo z linerem, albo właśnie też zmatowioną odrobinkę. Naprawdę fajna inwestycja. Dobra, teraz sobie przejdziemy do czegoś takiego trochę intensywniejszego, do szminek matowych. Będą to szminki w klasycznej formie. Mam cztery różne firmy, cztery różne formuły, cztery różne kolory. Nie ukrywam, że szminki matowe to jest coś takiego bardziej dla koneserek szminek, bo to są szminki, które są bardziej trwałe niż te klasyczne formuły, ale nosząc je trzeba pamiętać o tym, że one mogą nam te usta przesuszać. Nie będą aż tak bardzo komfortowe w noszeniu jak te szminki takie błyszczące, najbliżające jak balsamiki. No ale to jest kwestia trwałości, co kto woli. Zacznę może od czegoś najtańszego. Nie wiem, jak to będzie z dostępnością, ale to jest szminka, którą ja kupiłam w Primarku, w Primarze. Serię jakaś taka z Batmanem, także po prostu wzięłam tak z głupoty. I to jest po prostu nazywa się Matte Lipstick, nie ma żadnego odcienia, dlatego tak jak mówię, nie wiem, jak będzie z dostępnością. Samo opakowanie jest naprawdę piękne, takie rose gold przychodzi. No i mamy taki przefajny kolorek. Ona po jednym przeciągnięciu nie jest bardzo intensywna, ale powiedziałabym, że jest taka w sam raz. Można ją zbudować, też się całkiem przyzwoicie trzyma. No śmierdzi tak trochę jak te rzeczy z Primarka, czyli taką dosyć tanią wanilią, powiedziałabym. Ale jest naprawdę okej, nie mam jej absolutnie nic do zarzucenia. Myślę, że jeżeli zaczynacie dopiero z kolorami takimi intensywnymi, ciemnymi i nie chcecie też za dużo zapłacić za szminkę, to polecam iść do Primara przejść, poszukać. Być może akurat nie ta seria będzie dostępna, ale oni mają normalne matowe szminki dostępne zawsze w kolekcji, także one kosztują tam dosłownie funta, 2 funty, warto się pobawić. Potem szminka, która jest moim mega ulubieńcem, to jest firma Maybelline, kolor 975, seria matowa, Divine Wine, czyli jak sama nazwa wskazuje, szminka w prześlicznym, winnym kolorze, tak jak widzicie, to jest masakrowana przeze mnie. Kolor jest absolutnie przepiękny, to jest no... jedno przejechanie i jest po prostu mega, mega pigmentacja. To są szminki, które są stosunkowo lekkie na ustach. One mają formułę niemalże taką odrobinę musową. To nie są to takie twarde, tępe maty, tylko takie maty bardziej delikatne, które nie wysuszą Wam ust tak bardzo. Ja ten kolor uwielbiam. Znowu można go stopniować, można go delikatnie wklepać albo można sobie go zbudować. Oczywiście można dać też jakiś ciemniejszy liner do ust, to ten kolor będzie trochę inny, ale to są szminki, które są jednymi z najbardziej komfortowych w noszeniu u mnie, no i są też bardzo łatwo dostępne, bo Maybelline jest wszędzie i w Polsce, i w Anglii, i w każdym innym kraju pewnie, jeżeli oglądacie w innych krajach, to pozdrawiam, ale no, mówię o tym, że jest po prostu wszędzie dostępny, bardzo fajny wybór u mnie na jesień zawsze. Potem szminka, o której też to już niedawno mówiłam właśnie w przeglądzie tych szminek Sephory. To jest Sephora seria matowa, kolor M24. Znowu przepiękne, tutaj coś bardziej takiego odrobinę brązowawego. To znowu jest taka formuła delikatnie musowa, taka lekka jak te szminki z Maybelline. Kolor jest odrobinę oczywiście inny niż ta Divine Wine, bo to jest właśnie Maybelline, a to jest Sephora. No Sephora jest dużo bardziej delikatna, a ten Maybelline oczywiście jest bardziej taki nasycony, bardziej ciemny, bardziej intensywny, ale formuły są dosyć mocno siebie zbliżone. Sephora powiedziałabym jest lżejsza, jeszcze bardziej musowa,
ale też to jest kosztem tej pigmentacji, no bo Maybelline ma taką ostrą pigmentację, być może będzie trudniejsze w noszeniu, no taka jest po prostu między nimi różnica. Obydwie w tym momencie są w mojej toaletce, jakby na mojej toaletce na górze, obydwie bardzo, bardzo polecam. I ostatnia z tych klasycznych szminek, ale też najbardziej według mnie szalony kolor, który totalnie uwiódł moje serce nie tak dawno, to jest firma Milani, kolor 70 Matte Fearless, czy Fearless właściwie. No i to jest kopnięcie, naprawdę. To jest taka przepiękna, właśnie taka fioletowawa, lekko porzeczkowa szminka, którą można po prostu sobie zbudować takiego naprawdę ciemnego koloru. Wygląda absolutnie zjawiskowo. Przez to, że ona jest na takiej niebieskawej bazie, to też optycznie wydaje mi się, że wybiera nasze zęby, także zęby wyglądają fajnie. No i to jest taka czysta jesień w tubce po prostu. To jest tak ciemno, jak ciemno mogę iść ze szminką, nie wyglądając jak przy tym jak wampirzyca. Także świetny, bardzo unikalny kolor. Jeszcze raz 70 Matte Fearless. Milani jest teraz coraz bardziej dostępne w Polsce, ale wciąż nie jest to jakby taka mega dostępność jak właśnie Sephora czy Maybelline. W UK też można właśnie zakupić online, ale ten kolor Wam serdecznie polecam, bo jest rebelka. Przejdziemy sobie do szminek takich długotrwałych, matowych, niematowych. Najpierw zacznę, najpierw od czegoś niematowego. Tym razem jest to znowu Sephora. Taka bardzo nietypowa seria, nie wiem czy to wciąż jest dostępne, bo to kupiłam w zeszłym roku. I to się nazywa Outrageous Rouge Extreme Liquid Lipstick 08 kolor. Ja myślałam, że to będą szminki matowe, ale to są szminki, które nie są matowe, ale są bardzo długotrwałe i są takie płynnie przychodzą z aplikatorem. I kolor jest mega unikalny, jest taki lekko zgaszono-brązowawy. Jak to Wam zaschnie na ustach, to wciąż się będzie świecić po pierwsze, a po drugie się nie odklei. Są straszne problemy u mnie, żeby się tego pozbyć z ust, muszę jakimiś olejkami to zmywać. Jest niesamowicie trwała, taka unikalna, jakby taka, jakbyś miał coś przyklejonego na usta. Także jeżeli oczekujecie, szukacie czegoś w takim ciekawym kolorze, oczywiście pewnie też są inne kolory, ale czegoś bardzo długotrwałego, niekoniecznie matowego, ale czegoś, co Wam wytrzyma absolutnie cały dzień, już czas powoli zasycha, to bardzo Wam polecam sprawdzić sobie właśnie tę serię takich nietypowych szminek płynnych z Sephory. I teraz jeszcze klasyczne trzy płynne szminki matowe. Zacznę sobie od czegoś, co spokojnie chyba jeszcze można kupić, jeżeli nie w drogeriach, to online. To jest Bourjois Rouge Edition Velvet. Kolor nazywa się Plum Plum Girl numer 14. To jest coś, co bardzo chętnie nosiłam na swoich ustach, zwłaszcza w zeszłym roku. To jest taki przepiękny, o jaki śliczny, nasycony, fioletowawy, winny kolor, powiedziałabym. Taki ciemny, nasycony fiolet. Fiolet przygląda absolutnie właśnie przepięknie, no to jest kwintesencja dla mnie takich jesiennych, lekko jagodowych, o powiedziałabym, ust. Kiedy to zaschnie, robi się matowawe, ale nie jest taki pełen, totalny, twardy, kredowy mat. Są dosyć przyjemne w noszeniu, przynajmniej ten kolor, no pigmentacja jest naprawdę przefajna, no i kolor jest prześliczny, bardzo Wam polecam, jeżeli macie do niego dostęp. Potem coś troszeczkę ciężej dostępnego, ale to jest jeden z moich ulubionych kolorów z tej serii. To są płynne szminki od Jeffrey Astara Velour Liquid Lipstick i to jest kolor Unicorn Blood właściwie, czyli krew jednorożców. Ja mam cały osobny filmik ze swatchami wszystkich tych Liquid Lipsticks od Jeffrey'a, ale ta jest po prostu przepiękna. Jedno delikatne przeciągnięcie. To zasycha do całkowitego matu. To jest taka piękna, ciemna, brązowa czerwień, powiedziałabym. Bardzo się dobrze w tym kolorze wygląda. O dziwo, bo wygląda tutaj odrobinę przerażająco na ręce, ale na ustach wygląda mega fajnie, mega sexy i strasznie długo się trzyma. Formuła jest bardzo lekka i bardzo, bardzo, bardzo trwała. Także jeżeli szukacie szminek Jeffrey Astara i nie wiecie co kupić, to polecam. Ten kolor jest unikalny i świetny na tę porę roku. No, jeżeli mówimy o Jeffrey Starze, to musimy powiedzieć o pani Kat Von D i małej wojnie. Czy nie wnikam w wojnę, mam to w nosie. Ale to jest kultowa szminka w płynie od Kat Von D o nazwie oczywiście Lolita. Wiem, że Lolita miała kilka partii, niektóre były spieprzone, niektóre były w innym kolorze. Jest też czas Lolita dwójka. To jest klasyczna Lolita. Ja się zdziwiłam, bo ja myślałam, że ta Lolita jest odrobinę jaśniejsza, a ona na moich ustach wygląda dosyć ciemno, nie ukrywam.
formuła taka bardziej kremowa niż Jeffree Star, bo Jeffree Star jest taki bardziej płynny, no i taka troszeczkę bardziej bezpieczna, bardziej różowawa, bardziej zgaszona lolitka, ale też wydaje mi się, że na ustach, na jesień zwłaszcza, będzie wyglądała mega fajnie, strasznie Wam polecam. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik czegoś Wam się przyda. Może jesteście na kupnie jakiejś jesiennej szminki, to może to okazać jakąś fajną inspiracją. Ja bardzo proszę, żebyście mi wpisały, jakie są Wasze ulubione jesienne szminki albo kolory. Może coś, czego u mnie jeszcze nie ma w kolekcji. Może warto by było przetestować. Także wpiszcie mi, będę, bo jestem strasznie ciekawa oczywiście Waszych poleceń, jak zawsze. No i cóż, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!